Hallo, hallo. Hallo, hallo. Muzyka Kozak. Cześć czat. Cześć czat. Cześć czat. Cześć czat. Cześć czat. Jak się wszyscy mają w tą piękną wigilię miesiąca luty? Jak się czujecie w wigilię lutego? Majonez pozdrawia. Mam nadzieję, że nie jest zamknięty. Mam nadzieję, że jest na wolności. Hashtag uwolnić majonez. Koniec stycznia, idzie luty. Trzeba podkuć buty. Czuję się dobrze grając w Brotato. Brotato weszło do Game Passa. Brotato jest grą z gatunku kokaina. Hashtag majonez uwolniony. Hashtag potrzebujemy więcej zdjęć. Parówka ma pytanie. Czy to jest majonez winiary czy kielecki? Majonez jest ponad podziały. Majonez jest... Są dwa rodzaje majonezów w parówka. Majonez w klatce i majonez wypuszczony z klatki. To są jedyne dwa rodzaje majonezów. Tak samo jak Wigilią października. Czujesz się tak samo w Wigilię lutego, jak w Wigilię października? Nie wiem, czy się czuję tak samo w Wigilię lutego. Nie czujesz tak samo w Wigilię lutego, jak w Wigilię października. Są dwa różne odczucia. Dwa różne odczucia. Cześć toperzasty. Narobiłeś sobie wrogów teraz tym majonezem. Nie boję się. Od zawsze mówiłem, że najlepszy majonez to jest kielecki, ale teraz mówimy o całkiem innym majonezie. Cześć BLG. Kto właśnie założył sobie rolety na okna? Strzelam, że nie ja, więc strzelam, że ty. Co to jest Wigilia lutego? No Wigilia lutego. Dziś jest Wigilia lutego. Tartak zrobił sobie dwie bułki z serem i została mi jedna... Wait. Dwie bułki z serem i została mi jedna połówka... W sensie przekroiłeś dwie bułki na pół, tak? I zjadłeś tylko trzy? I z jakim serem? Z jakim serem jadłeś te bułki? Zadanie z treścią. Czy na State of Play będzie Tartak J i Quest? Tu już pytania wychodzą. Gouda, nie dla vegan. Mówisz Gouda czy Gouda? To jest takie... Mówisz Barcelona czy Barcelona? Czy mówisz Gouda czy mówisz Gouda? Gouda. Barcelona się mówi. Prawidłowa nazwa tego miasta to Barcelona. I ser żółty Gouda. Skoro Musielo zaczyna spoilować dla wszystkich... Gouda to wuda inaczej? Gouda to wuda inaczej? To nie ma sensu. To nie ma sensu. Jest środa. Gramy sobie w Graven, o której gierce za chwilę. Czego nie widzicie na tej rozpisce tutaj, to, że tutaj między Graven a Enshrouded powinien się również znaleźć State of Play, który będzie dzisiaj streamowany o 23:00, więc nie trzeba tłumaczyć, że przed spankiem, po spankach o 23:00 będę tutaj i będzie ze mną na pewno Quest. Jest szansa, że będzie Jay. Jest mała szansa, że będzie Tartak, ponieważ Marano musi być w innym województwie, w innym stanie. Musi z jednego stanu Polski przejechać do innego stanu Polski. Więc prawdopodobnie zrezygnuje z tej wspaniałej okazji, jaką jest State of Play o 23:00. Nie ma go na rozpisce, ponieważ gdy puściliśmy rozpiskę, to Sony dopiero puściło swoją rozpiskę, więc bijemy się z PlayStation o rozpiski. Tartak potwierdza, że szansa wynosi w tym momencie 0% na to, że będzie. I co jeszcze? Czyli dzisiaj jest to, dzisiaj jest również to. W czwartek będziemy grali w Enshrouded. Albo w coś innego, jeżeli Cenega podeśle kody, zobaczymy.
Ale na chwilę obecną Enshrouded jest wybrany. Będę grał solo z koopowym wsparciem moralnym panów. Co jeszcze? W niedzielę Tartak znowu wpisał Sherlocka, ale nie oszukujmy się, jeżeli był Sherlock w poprzednią niedzielę, to jest mała szansa, że do marca zobaczymy kolejny odcinek, więc generalnie ten Sherlock jest wpisany znowu dla mniej lub bardziej dla Beki. Ja bym się nawet nie kładł spadł, gdyby to nie oznaczało, że nie muszę jechać do Wawy. Proszę cię. Tak mówiłeś może jeszcze 10 lat temu, ale teraz nie idź spać. I dare you. W tym wieku nie idź spać. Japa będzie z tym w niedzielę. Tak możesz mówić, ale my wiemy. My wiemy, jak wyglądają te streamy z Sherlockiem. Teraz to, że o 21 uderzacie w spanko, to jest szok. No. Ja chodzę teraz później spać, niż chodziłem, jak byłem dużo młodszy. Nie mogę się tego tłuczyć. Nie mogę się oduczyć chodzenia późno spać. Częściowo winię za to Questa, ponieważ Quest w ogóle nie śpi nigdy. Quest nie potrzebuje snu. Więc często mojej późnej godzinie, a Questa to w ogóle jakiś porannych, gramy jeszcze sobie w gierki, więc częściowo winię jego, a częściowo, ponieważ Quest, najlepszy Quest z Questów, ponad wszystkie inne Questy, inne main Questy, ma dzisiaj urodzinki. Także jeżeli jesteście na Disco i możecie go otagować i napisać mu, co myślicie o jego urodzinach, to byłbym wdzięczny i dźwięczny. Także 100 lat Quest. Nie będę puszczał Jenny, ponieważ YouTube nie znosi, gdy się puszcza. YouTube w ogóle niczego już nie znosi. YouTube jest absolutnie fatalną platformą w tym momencie teraz. Takie rzeczy, jakie robi, nie chcę wam tutaj brudów zakulisowych puszczać, ale YouTube jest absolutnie złośliwą, wredną małpą w tym obecnie. Także tak, Matki Boskiej Pieniężnej oraz urodziny Questa. Oh shit, to prawda. To prawda, nie dość, że Wigilia lutego, to jeszcze się trafiło, że Quest wszystkich Questów ma dzisiaj urodziny. Co jeszcze? Czy mam wam jeszcze coś? Zrobiliśmy to, nie ma już podcastu. Kalendarz, jeżeli nie słyszeliście, to absolutny był hicior stycznia, jeżeli chodzi o nasze i ludzi. Wylicytował się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w kwocie 9101 zł. 9101 PLN-ów. Kalendarz się wylicytował. To jest absolutny nasz rekord. Kiedy chwaliłem się absolutnie wszystkim tutaj tym osiągnięciem, pochwaliłem się jednej znajomej z Polski i ta zamiast powiedzieć wow, super, nieźle, wow, tak jak zrobiły to inne osoby, to powiedziała mi 9000 goście z, i teraz nie chcę przypomnę nazwy, goście z Make Life Harder zebrali ileś tam milionów. Bitch, ja nie mam miliona widzów, słuchaczy. Ja mam 9101 słuchaczy i wszyscy wpłacili po złotówce, a nie jakiś Make Life Harder. Proszę was. 3 miliony właśnie. Trochę, także ta znajoma już nie jest moją znajomą. To jest moja ex-znajoma. Tak się pochwal Polakowi. Policz per user i na pewno wygramy. Trzeba by per user to rozliczyć. Faktycznie. Tyle. Chyba tyle mam do powiedzenia. Możemy chyba zacząć sobie... Za rok też zróbcie puszkę. Jak się robi puszkę? W sensie trzeba fizycznie stać gdzieś w jakimś miejscu, czy... Co to znaczy zrób puszkę? Się nie znam. Nie wiem, co to znaczy zrób puszkę. W sensie wypij piwo? W sensie obal kielicha?
grzmotnij kielona, zrób puszkę, zróbmy połówkę, zrób wiadro, kup małpkę, nie wiem, wy macie wszystkie, macie milion określeń, tak jak Eskimosi mają ileś tam określeń na śnieg, w Polsce jest milion określeń na wypicie alkoholu. Jest ciężko się połapać w tym wszystkim. Dobra, bo się kłócicie o puchy i wódkę, to ja sobie chwilę pogram w grę. Zakładasz witryną skarbonkę. Już mnie zgubiłeś. Zgubiłeś mnie na zakładasz. Totalnie mnie zgubiłeś na zakładasz. Gdzie jest mój kontroler? Widzieliście mój kontroler? Ten jest działający. Pozwolę wam, ponieważ jest Wigilia lutego, 13 minut grałem, sprawdzałem, czy wszystko dobrze działa, ale pozwolę wam wybrać imię dla nowego bohatera tej dzisiejszej rozgrywki. Zakładasz co? Chester, nie. Nie. W tym roku banuję Chestera Cockfiddlera. Chester Cockfiddler ma bana na Clitoris, okej. Okay. Alright. Nie, Chester nie. Pippi Burn. Okej. Okay. Dixie Norm, tak, okej, okay, widzę, że jedziemy. Jack me off, come on. Bendover to jest klasyk. Dobra, Tartak ma chyba całą wydrukowaną przy komputerze. I swallow. Okej, okay, a coś dla bohatera tej gry, który nie ma nic wspólnego z takimi rzeczami, o którym ty piszesz? Diana Jones? Dlaczego Diana Jones? Just in case mi się podoba. Tartak teraz nerwowo kartki wertuje. Tartak nic nigdy nie robi nerwowo. On jest przygotowany na takie okoliczności. Nie ma nic, tak? Wszystkie muszą być związane mniej lub bardziej z branżą dorosłych filmów. No tak, bohater to Chester Cockfiddler. Nie zgadzam się. Nie, błagam, jedna osoba. Potrzebuję od jednej osoby coś. A może tak Bob Odernik. Jedna osoba. Trufla, pikutka, halb. Horacy mąci woda. Mogę mieć w ogóle polską czcionkę? Mogę mieć. Nie mam pomysłu właśnie dziś. Wiecie co? To ja wpiszę króla jedynego, wspaniałego. Jeżeli nie potraficie wymyśleć, to ja wymyślę. Tyle. Jest na was. Witaj w Graven. Adventure with Extreme Skill Combat Navigation. Problem solving. Reading comprehension. Oh shit. Reading comprehension. To będzie problem. Od razu wam powiem, że gram na PC. Nie ma wersji polskiej, więc koleś będzie grał po angielsku. I gra wymaga reading comprehension, czyli rozumienia tego, co się czyta, więc tak, nie będę skipował intro sequence, mimo tego, że trwa 30 minut. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Nie, chyba nie. Gamma. Zagramy sobie na najtrudniejszym czy trudnym? Spróbujmy trudny streamowy. Czuję się dzisiaj odważny. Czy koleś będzie tłumaczył na bieżąco? Nie. Graven. Gra wyszła niedawno z Early Access i tak trochę będę starał się ogrywać te wszystkie indyki. Próbował, nie obiecuję, że wszystkie będą po wyjściu z Early Access, ale bardzo często gram i streamuję w rzeczy, które dopiero co wyszły i wyszły w Early Accessie. A potem piszecie mi, że ta gra się w ogóle zmieniła, jest teraz w ogóle milion razy lepsza.
więc będę starał się z niektórymi tytułami czekać, aż wyjdą z Early Access, ale wiadomo, będą takie rzeczy, że wiecie, człowiek musi, inaczej się udusi. Więc tak, gra ma obecnie na Steamie mieszane recenzje. Mam wrażenie, przez to, że sporo ludzi trafia do tej gry, myśląc, że jest to boomer shooter, a tymczasem jest to RPG, można powiedzieć. Bardziej temu do RPGa niż do boomer shootera. Czy skończyłem Prince of Persia? Nie, ale mam chyba 60 coś procent widziałem na save'ie. Foam Stars. Czyli to Splatoon od Square Enix będzie Day One w plusie. Alright. Takie gry powinny trafiać do tych serwisów. Skoro gra się nie zmieniła. Nie tyle, że się zmieniła w Early Accessie. Ona taka zawsze była. Tylko mówię, ludzie chyba mieli inne oczekiwania co do tego tytułu. On wygląda, jak odpalisz sobie jakieś takie trailery czy obrazki, to wygląda jak Hexen. I tak, i jak zobaczysz zaraz, taka jest trochę mechanika tej gry, ale nie do końca. Dziwny ptak. Właśnie, to jest ta 30-minutowa przyjaczka. Powiedzcie mi, zagadka dla was. Gry, które rozpoczynają się od właśnie takiego gdzieś transportu bohatera w jedno miejsce. I od razu wyciągnę z puli Skyrim i od razu wyciągnę z puli Half-Life 2. Czy to jest Heretic? No właśnie myślałbyś, że to będzie Heretic. Bioshock Infinity. Bioshock Infinity. Jaki miał początek Bioshock Infinity? Dzisiaj, jak się jechało? Nie pamiętam początku. Każdy Bioshock. Okej, okay, faktycznie. Pierwszy Bioshock, tak. Samolot, a potem się ten. Drugi było... Ale czy w Infinity od początku zaczyna się gdzieś jazdą czymś? Goat Sim 3, nie pamiętam początku Goat Sim 3. Zamorduj mnie, nie pamiętam, jak się zaczynał Goat Sim Simulator. W trzeciej części był ten loop śmieszny. Nie pamiętam początku samego Infinity. A co jest śmieszne? Tartak, pomóż mi. Ty też ogrywałeś jakoś w miarę niedawno. Rok temu, 2 lata temu. Tak samo jak Skyrim, tylko na roli. Coś było takiego faktycznie. Płyniesz łódką do latarni, wyszliwują cię do miasta w chmurach. Ale wcześniej był gameplay, zanim cię wyszliwują, zanim wsiadasz na to krzesełko, siadasz i robisz psz w chmury, to tam jest gameplay kawałek, nie? A mówię taki stricte, taki, że po prostu tak jak teraz. Napisy, tak jak w Half-Life'ie zejdziesz tą kolejką, jak w Skyrimie jedziesz na tym wozie. Vermintide 2 też miał takie intro, że się w klatce zwiedzało podziemia z kawernów. Nie pamiętam też tego. Stardew Valley, tam się jedzie autobusem. Okej, zaliczam. Graven. Ej, gdzie jest ten kruk? Gdzie jest to ptaszysko? Starcze, gdzie jest kruk? Dead Island 2 i samolot. Prawda. Zgadza się. Aczkolwiek wszyscy wsiadają w cutscence do tego samolotu. I zaczynasz, jak on już jest rozbity, nie? Tak naprawdę nie ma... W Borderlands 1 się jedzie autobusem, Markus cię wiezie. Ale to też jest cutscenka. Też jak się zaczyna już gameplay, gdzie możesz ruszać postacią, to już jesteś na tym przystanku autobusowym. Dziadek dał mi
Dziadek dał mi moją maczugę slash moją pałę. Miasto się nazywa Kruksfirf. Okej, okay, jest kruk, właśnie się teleportował na moich oczach. Jak przystało na majoneza, musimy zniszczyć wszystko. Okej, okay, może czerwonych beczek nie będę uderzał z bliska. Czy widzicie moje stacje? Widzicie moje stacje. Okej, okay, nie zasłaniam, bo akurat nie ma pod, za mną nic. Baldur's Gate 3. Na tym całym tym potworze. Shipping manifest. Okej, okay, tak siedzisz tak spokojnie, tak? Nogi trzymasz w tym, a tutaj jest kozikiem zabite coś dużego. Okej, okay, ten coś niesie. Proszę. Pomóc coś panu, nie? Okej. Okay. Far Cry 4 jechało się chyba autem na początku i małpka tam z nami była. Nie pamiętam Far Cry 4, ale Far Cry 2 zaczyna się też od jazdy. Lądujemy w tej całej krainie i wiezie nas taksówkarz, nie? Na to, do tego hotelu. Tam też możemy się rozglądać w tej taksówce, ale nie możemy... Journal updated. I'm supposed to be dead. Kogoś szukam. Jestem w Kruksfirf. Muszę znaleźć bibliotekę. Nie wiem, kogo szukam. Nie wiem, dlaczego do biblioteki. Ale okej, gro. Tyń. Lekarstwo. Lekarstwo jest niebieskie. Nie wiem, czy to jest legalne w grach wideo, żeby lekarstwo było koloru niebieskiego. Czemu ty się... Aha, bo mogę porozmawiać z tobą. Ty jesteś piękny. Piękny chłopiec. Chcielibyście, żeby takie... Nie wiem, jak to nazwać. Kaptur? Żeby wróciły do mody? Jest zapotrzebowanie na takie coś? Ty wyglądasz, jakbyś miał więcej autorytetu niż ty. Kaptur. Chcielibyście, żeby takie kaptury wróciły? Wiecie, co ja bym chciał, żeby wróciła moda? Nie wiem, czy jeszcze nie jest too soon. Ale takie te spodnie, takie szerokie, jak mieli naziści. Z takimi ładnymi, wysokimi, skórzanymi... butami. To bym chciał, żeby wróciło. Ale mówię, może być jeszcze tu sum trochę na... Byłeś kiedyś na mieście może, Kubar? Nie. Absolutnie staram się, unikam miast jak plagi. Dosłownie. Od 2022 roku unikam miast jak plagi. Jest moda na szerokie dżinsy, myślę, że możesz to rozszerzyć. Nie, ale to muszą mieć ten, jak to się nazywa, polskie słowo na ten taki pasek, który idzie... Lampas? Muszą mieć taki ładny ten i muszą być tylko w biodrach szersze i już zwężane od kolana w dół, tak żeby ładnie w skórzane buciki wchodziły. Czy ja mogę otworzyć? Mogę otworzyć. Miejsce na lembasy w lampasach. A tool to agitate foes, destroy barricades and melt ice. To jest jakieś zaklęcie? To jest zaklęcie. Zaklęcie ognia. Ho! A nie chciałem. Ja tylko zrobiłem hu. Czy to się wszystko zjara? Czy ja właśnie podpaliłem całe miasto? Jak się zmienia? Czy ja mogę?
to tylko się pali. Damn, to się tylko pali, tak? Ale to się spali? A, trzeba przytrzymać, okej. Okej, trzeba przytrzymać już. Już mam to. Wszystko będziemy obpukiwać. Będziemy wszystko pukać. Hej, Jay. Jay, czy będziesz z nami dzisiaj o 23 na Sony PlayStation State of Play? Pokazujemy gierki w środku nocy w pokazie? Czy ta gra przypomina Dark Messiah of Might and Magic? Nie. W ogóle, niczym. Chyba, że można było bić z bany. Wow. To przypomina jak się w starych Tomb Raidera wchodziło do nowej lokacji. I zawsze człowiek się musiał tak naokoło, tak wow. Gdzie ja tu będę szedł? Wszystko będziemy pukać. Majonez wszystko puknie. Hello. Te stare Tomb Raidery zaraz będą grane. Będą. Tak, 23 J. Bo nam się tartak posypał. A co tu się dzieje? To wygląda jak ten, jak wrzucają karpia do Lidla przed świętami. I jeszcze jest zamknięte. Tup, pieniądz. To sobie ładnie wszyscy leżą, odpoczywają. Okej, znalazłem wajchę. Co tam się dzieje? Tam jest zbroja, którą ja chcę. Czy mogę się do niej jakoś... Czy jest zamknięte? Jak się do ciebie dostać zbroję? Utknę. Ten spadł. O, jest drabina. Ja tak robię, jak jestem w galerii World of Warcraft. Gdzie tu jest sklep, który potrzebuję? Pieniądz. Okej, czyli warto rozbijać rzeczy. Jak się skacze? A, ale ma strasznie... Skacze strasznie nisko. Ja jestem w stanie wyżej podskoczyć niż on. Dobra, co ja mam zrobić? Znalazłem jakąś wajchę. Woda na szczęście nie boli. To jest most. O, tu jest. Proszę. Nie wiem, co zbieram. Nie wiem, co to jest. The Light Slow. The Tower wants me to clock beneath the city. Czyli ten strażnik przy bramie powiedział, że nie przepuści nas pod warunkiem, że pomożemy mu wyczyścić jakiś zator pod miastem. Okej, mam nadzieję, że zator to jest zwykła jakaś kupa, a nie to zombie. Okej, już nie mogę tego podnosić, więc to jest albo życie, albo mana. Stawiam. Nie życie, bo nie mogę tego podnieść. Co tu się... Beczki, które się pojawiają z powrotem. Prawie zginąłem. Czy to jest życie? Ja mam życie pod trójką. O! Perfumy. 50, 60, 70. Okej. Okay. Czy to jest rogalikowe, czy nie? Odpowiedz mi wszystko. To nie jest rogalikowe, to nie jest boomer shooter, to jest... O, tu trzeba beczkę położyć. Wow, panowie. Au! Nie palicie się? Do bycia martwymi? Ha! Dobra, wypada z nich życie. Pewnie muszę przeturlać beczkę. To pewnie też jest jakiś
pewnie też oznacza picie alkoholu w Polsce. Nie ma wyrażenia, które pewnie nie oznacza picie alkoholu. Dobra, czy to jest mana w takim razie, skoro strzelałem? Tak, okej. Okay. Jak się bierze beczkę? Turla? Nie chcę jej uderzyć. Jak się nazywa świat piromaniaka Palworld? O, wow. O, wow, widzę, że... Wow. Z buta! Z końcówki! I z kija. Może nie będę uderzał beczki, może ja ją ocieplę. Okej, okay, czy to jest ten zator, który... Nie, one pile remaining. Gdzieś jeszcze kupa trzyma spływ. Znajdźmy to miejsce. Tu jest trochę ciemno. Nie chcę, żeby coś mnie złapało za kostkę. Nie lubię, jak rzeczy mnie łapią za kostkę. O, tu jest otwarte. Swamp, bottom swallow. Drink of the swamp to become one with it. To brzmi jak ostatnie słowo barmana, które pamiętamy następnego dnia. Stary, byłem w tym barze. Ostatnie, co pamiętam, jak barman powiedział, że to jest woda z bagna, dzięki której stanę się jednością ze sobą. But, końcówka, kij. O kurde, nie trafiłem butem. Więc końcówka, kij. Końcówka jeszcze raz, okej. Okay. But, końcówka, kij. But, końcówka, kij. To mój alt publicowy, żeby nie było za dużo sucharów od jednej osoby. Wszyscy wiemy, że król sucharów to jest przynajmniej... Są przynajmniej trzy osoby tutaj. Czy mogę czerwone dzbany bić? Mogę. Nie wybuchają. Żebym się tylko nie pogubił. Tu mogę wejść. Dziękuję. Co tutaj dają? Leczonko. Zawsze na propsie. Serio? To było drugie wejście? Macie rozpisane dyżury, tak? Musi strasznie dużo czasu zajmować pilnowanie... Nie wchodzenia sobie w paradę. Hello, mister. Nie mogę cię trafić. Czy możemy iść na jakiś podatniejszy grunt? But! Końcówka! Kij! Au! Coś do mnie... Coś rzuciło we mnie. Idę stąd. Coś mi obrzygało z góry. Mogę tu przejść? Mogę. Hello, sir. Czy tutaj będzie ten zator? Tak, to jest chyba ten zator. Ale ja nie mam beczki. Problem jest z beczką. But! Au! Końcówka! Kij! Kij! Okej, ten jest szybki. Wszyscy są strasznie szybcy. Mogłem wybrać ten trudniejszy streamowy jednak. Wszystko fajnie, tylko skąd ja mam wziąć beczkę? Czy jest tu gdzieś jakaś... Ewidentnie muszę ją z tamtego pokoju przynieść. Tylko pytanie jest następujące, czy... Ja ją przycisnę tutaj przez... Przez tę szparę? I czy tu nie było jakiejś beczki też w którymś z tych pokoi? Nie. Okej. Okay. Tam się jeszcze gdzieś idzie, ale tam na pewno spada na nas coś, jakaś kula, więc na razie dam... Dam sobie na razie spokój z tym.
Skąd was się tu tyle... Wow, nie zauważyłem cię tu. Tu na dole jest dość ciemno. Dziwne dźwięki zaczyna ta gra wydawać tutaj. To zaczyna brzmieć jak skorpiony. To jest dźwięk... Dźwięk skorpionów na pustyni. Nie podoba mi się to. Albo wy sobie wychodzicie tak stąd. Mogę cię kopnąć na... No... Mogę. Nice. Tylko straciłem znowu pół życia. Gdzie było? Tu, okej. Okay. Teraz lepiej, żebyśmy nikogo nie napotkali. Nie zamoczmy beczki. Po czym zrobiłem plusk? Pom. Nie nadzieć ją na kolce. Dobrze. Teraz ostrożnie przycisnąć przez... Okej. Okay. I postawić... Tutaj. Pod palanko. Quest completed. Zostałem obrażenia. Stanąłem na tym gorącym i jeszcze zostałem obrażenia. Ale chodźmy... Nie, ja... Ja dziękuję. Ser. No jak? Straciłem 53 golda. The infected accelerated by lightning. Co? Czekajcie, gdzie? W którym miejscu mi zasejwował? Dobry człowieku. W którym miejscu mi zasejwowało? Tutaj dopiero jak wszedłem? God damn it, bro. Dobra, ale teraz już wiem. Teraz już wiem, że to mam zniszczone. Nie, to mam zniszczone. Wait. Nie, zaliczyło mi, ale mnie w innym miejscu po prostu... Okej. Okay. Dziwne. Nie było, to było... Testowaliśmy rzeczy. Nie jest witam, kiedy testuję rzeczy. Testuję mechaniki. Jak będziemy wiedzieli, jak gra chodzi, jeżeli nigdy nie zginę, jak to ma miejsce w moim przypadku. Dobra, otwieraj mnie ta brama. Fine cleaner, but you smell like them. Go on in. Dziękuję. Piroman kupuje kosmetyki firmy Palette. Oj. Ja sobie otworzę od razu... otworzę coś do picia, bo czuję, że... Wszystkie trzy konta będą teraz pisały rzeczy, a już czuję, że mi... Wow. Achievement. Ty wyglądasz jak porząd... Co to jest? Dobry człowieku, co to jest? A convict. Teraz muszę czytać, ta gra mnie... To jest tax collector. Shrunken Lighthouse. Zobaczmy. Crucifirf. Place is playing with all the track band. The numbers have grown. Remarkable living. Library. Okej, czyli droga do biblioteki jest zablokowana. Tax collector suggested that we lure infected away. Musimy wyciągnąć zainfekowanych. Znaleźć dwa kanistry benzyny. Dzięki Bogu jest zaznaczone w tekście. I znaleźć sposób, by podpalić. Podpalić to my potrafimy. Dobra, znaleźć drogę do biblioteki. Wyciągnąć z nich zarażonych. Dwa proste. Easy peasy. Ulubiona piosenka Piromana to Paleluja. Będzie ciężki stream, czuję. Szczur!
Ludzie, wy tu macie pieniądze w beczkach, trzymacie. A wali biedą. Patrzcie się. Pieniądz. Pieniądz leży dosłownie na ulicy. Wystarczy go tylko pałą grzmotnąć i jest pieniądz. Leczenie, wszystko macie. Dynia, jedzenie, proszę. Pieniądz znowu. Ja nie wiem jak wy tu żyjecie. Ci sobie coś tu piją. Tu są duże ilości czytania. Zaginiony brat. Kowal. Co kowal? You know my work from the keeps you nice. Okej, może znajdziemy kowala. Grisel, please, pork payment. Curfew. Nie wolno wychodzić po północy. Warning is strictly forbidden. Nasza postać zrobiła jak przeczytałem to ostatnie. Czy jest jakaś mapa? O, to jest fajnie wygląda. To wygląda jak ten, jak... jak się nazywała ta gra od Łukasza Papieża? Jesus. Dziury w mózgu, to tych żartów. Solfi, jak się nazywała gra od Łukasza Papieża z taką grafiką? Obradin. Wygląda jak Obradin. Ale nie mam mapy, widzę. My tak wyglądamy? Tak wygląda majonez? Patrzcie się na to, na ten inwentory. Co tutaj się, co my tu będziemy trzymać kiedyś? Nie ma. Nie ma mapy. Nawet takiej jak w Doomie nie ma. Ulubiony dzień piromana, niedziela palmowa. Okej, mamy, to chyba jest New Challenger, chyba że to też jest wasze konto. Patryk, ty szalony chłopaku. Gdzieś ty się zapisał. My nie prowadzimy zapisów w tym miejscu, w którym się zapisał. Oh shit, gdzieś wszedłem. Gdzie ja co ja zrobiłem? Checkpoint, loading. What? Loading. Co się dzieje, gro? Groszla, czy ja przyszedłem... Czy tu jest jakaś ściana, gdzie jest nowy etap? I gra doładowuje... Respawn point reached. Doko! O, jeszcze można go głaskać. Okej, okay. 10 na 10 gra. Mówcie, co chcecie. Ale jest fantastyczny. Jesteś super... Jesteś superancki. Superancki Dogo jesteś. Jest i kowal. Strzały. Ammo. Czy ja mam takie urządzenie? Wygląda na to, że mam w tym. Ale w ogóle jakie ty masz ceny, człowieku? Kto u ciebie... Kogo u ciebie stać na te rzeczy? 605, ja mam 319. Tam w podziemiach taka była jedna, ale jak się do niej dostać, to mnie zamorduj. Znaczy, nie morduj mnie, proszę cię, ale... No, ty jesteś taki... Zmęczony życiem, bym powiedział. Co ty tutaj masz? Kapustkę sobie trzymasz, tak? Przy ciepełku. Okej. Ja chciałem powiedzieć podklanówki, to są podkowy. Są dwie różne rzeczy. Nie mylcie podków z podkowami. Tutaj widzę jest... Karpia też rzucają. Tu się nie da wejść? Da się wejść. Czy ja powinienem tu wchodzić? Czy tutaj kupię gremliny? On powie, żebym nie karmił ich. Update. Nie, to jest tu. Jakie masz za mnie zadanie? There is much fun to spend playing with Gravik. Dyspanie hunting them, using even okay. Pod biblioteką jest jakiś duży zły chłopiec, który nazywa się Gravik. Strzelam, że do niego, że go kiedyś znajdziemy. Czy ja mogę wejść do ciebie tutaj, Zalades? Tak bliżej? Ja nie widzę z daleka. A tutaj się tak ładnie świeci u ciebie wszystko. I nie mogę ci nic ukraść, więc jesteś szczęśliwcem.
Znajdźmy tą bibliotekę. Przynajmniej drogę do biblioteki. Spróbujmy wejść wszystkim do domów, ponieważ powody. To jest duże coś. Trochę człowiek wiedział, że jak jest czerwony. Ale skrzynka? Beczki są... Fizyka w tej grze! To nie są drzwi. Rycerz, piroman to paladyn. Mówiłem już, że to będzie ciężki stream. Jest kowal, jest monopolowy. Jest, jak się nazywa ta knajpa? Co? Coś tam nest, ale in, ale flefach? Maurice się nazywa. Don't bother asking, no, nie chcę z nim rozmawiać. Mapa. Pamiętajcie to. Zróbcie. Ktoś może mi komórką zrobić zdjęcie tego. Strasznie ciemno w tej grze. To jest prawda. Właśnie może. Spróbujmy dość konkretnie gamę podnieść. Może. Okej. Może nie aż tak, żebyśmy grali jak tartak w gry, ale. 2.6. 2.6 jest nośne. Może będziecie więcej widzieć. Poka mapę. Bum. Już zrobiliście mi? Dzięki. Pozwól, że wezmę sobie to za radę. Czy ty nie masz? Myślałem, że nie ma spodni. Myślałem przez chwilę, że barman nie ma spodni. Jestem, mam mroczki przed oczami, mam mało życia. Czy tutaj się wchodzi? Tak, tutaj prawie zginąłem. Może nie powinienem tego krzesła usuwać. Zamknięte. Ludzie, pomóżcie, wszędzie zamknięte. No entrance, we're gonna plague. Wszędzie plaga. Ale gdzie jest? Gdzie jest biblioteka, gro? Przestało leczenie wypadać. Wow. Właśnie, chciałem zobaczyć... To. Jak ja mam tego używać? Aha, po prostu na piątce mam, tak? Na przykład jakbym teraz strzelił... Nie no, śmiechy, chichy, ale... Mam wrażenie, że obszedłem już wszystko. Nie obszedłem wszystkiego. Przecież tutaj właśnie, to miejsce. Tu się otwarła brama, to był loading, tak? Pamiętam już. Życie? Dziękuję. Więcej życia? Więcej życia, więcej many. Więcej życia. 35 na 100. Niech będzie. Brian Muskeg. Czy są drzwi? Drzwi, ale zamknięte. Muzyka się zmieniła. Czy tu wyjdzie Butcher?
Fresh meat. Ty mnie nie strasz, kruk slash wrono. Okej, tu jest pan, na którego znamy już combo. Niech się rozglądnę tylko bardzo szybko, gdybym miał coś wyskoczyć. No. No, jakbyś wszedł tutaj w te kolce. O właśnie, dziękuję, Jesus Christ. Co tam jest na dole? Tam chodzą jakieś zombiaki. No ma z Hexena, bo grafiką, nie? Próbuję taką pikselowatą odrobinę. Ale Hexen moim zdaniem był takim klasycznym boomer shooterem, to tutaj jest, widzę, noszenie beczek, szukanie kluczy i czegoś nam tu brakuje do otwarcia tego. Muzyka się robi coraz bardziej złowieszcza i to mnie trochę... Wow. Skąd ty wyszedłeś, chłopaku? Wracaj skąd przyszedłeś. O, to jest to. Kto myśli, że to jest pułapka? Kto obstawia, że jak wezmę ten przedmiot, to za mną się pojawi hordaczek? Mysz, szczur, gryzoń. Mysz, bo ja mogę ogniem strzelać. Tego nie chcesz. Wierz mi, że nie chcesz tego. Ja tego nie chcę. Marrow for getting past obstacles. Okej. Gdzie jest ta pułapka? Smok. Wielki potwór. Gąsienica. Ośmiornica. Horda ludzi. Stado wron. Chociaż pszczoły jakieś? Nic. Okej. Zoinks. Tam coś... Tam jakiś pies albo jakaś bardzo dziwna sarna uciekła. Okej. Tutaj już wstają panowie sympatyczni. Wszyscy naraz. No wszyscy naraz, tak? Okej. Byłoby strasznie... Strasznie przykro, gdyby nagle ktoś puścił za klęcie ognia. Czy zaklęcie ognia nie powinno trochę... Jak straciłeś 553 golda? Gro. Ja nie mam... Au! Co? Tak się nie robi, gro. Gdzie jest moja amunicja do tego? Tu jest 8, 7. Z tą sobie już poradzę. To było za dużo zdecydowanie. Okej. To mogło być pierwsze witam, ale jakbym był dobrym kumplem, to bym tego nie zaliczał Kubarowi. Nie w urodziny Questa przynajmniej. Trochę nie wypada w urodziny Questa tak witam komuś. Potrzebuję życie. I nie mówię teraz o grze. Moje zaklęcie ognia jest dość nieskuteczne na zombie? Myślałbyś. Strasznie wąskie drzwi. Tutaj jest duże ognisko, można sobie marshmallowy zrobić na nim. Jest jaśniej.
Jest dużo, dużo podpałki w nim. Więc powinno się palić jeszcze dość długo. To jest beczka, której nie dotykajmy. I coś tupie w... tu. O właśnie. Ja już znam twój moveset. Ty jesteś z tych? Okej, okay. Ty jesteś z tych odpoczywających. Pozwól, że meble z IKEA ci trochę tutaj prze... Te nie są z IKEA. No, też są z IKEA. Jeszcze miałeś złoto w nich. Łobuzie. Jak wchodzi, obrobił komuś mieszkanie, jeszcze go wyzywał od łobuzów. Miałeś złoto pochowane, ty łobuzie. Jezus, ile tu jest pieniędzy i szczurów. Tutaj ktoś miał wypadek przy czyszczeniu broni. Co to jest? Ammunition full? Czekaj, ile ja mam? Do czego ja mam amunicji full? 9 to jest full? 9 to ja... Co ja zrobię? Co ja zrobię z 9? Bacików sam nie kupię za 9 amunicji. Dawać mnie życie. Dobra, zaczynam błądzić. Halo? Znalazłem sekret. Nie było trudne, to jest po prostu piąte mieszkanie, które próbuję obrabować. Pieniądze lewitują. Wszystko. Wszystko znajdziemy. Duże ilości pieniędzy. Dobra gro, ale ty mnie musisz przestać. Ty mnie musisz przestać. To jest pieniądz. Tu prawie zginąłem. Wszedłem tam. Jakaś drabina czy coś? Czy coś nie zauważyłem czegoś? No więc idę dalej, no. Tutaj ta dziwna sarna uciekła w tę stronę. Tam jest ambush. Jaki zasięg ma... Mogę was trochę tak zmiękczyć? Tam się idzie, tam coś jest, a tutaj... Czy zielona beczka też wybucha? Nie. Okej. Okay. Oh no! Nope. 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 No! Nie wejdziesz tutaj, prawda? Nie wejdziesz tutaj. Ogień. Ziemia, woda. Miłość, go planet. Okej, ten dogo jest odporny na ogień. Okej, masz taki atak. Zły dogo. Zły dogo. Ile ty masz życia, dogo? Ile ty masz życia? No. Prosty. Proste te sarny. Szkoda mi naboi na niego, jak byłem, jak wiedziałem, że nie wejdzie do środka. Ale zobaczmy, co tutaj. To wybuchnie. Ogień. Powiedziałem, ogień. Uuuui. Tylko teraz tam.
Hello? To wygląda jak śmierć. Tam jest trochę żyćka. No jest tak... Jakie jest przeciwieństwo... Jakie jest przeciwieństwo słowo przytulnie? To miejsce jest przeciwieństwo... Co tu jest napisane? Main pit storage. Jak u teściowej. Tu jest jak u teściowej. Pieniądz. Dalej nie idę. To wygląda jak pułapka. Oni chcą, żebym wszedł na tą arenę. To jest zabawne, bo oni nie wiedzą, że ja nie chcę wejść na tą arenę. Duże ilości naboi. Wezmę. Mamy ich teraz 34. Okej. Okay. Okej. Okay. Obskurnie. Przytulnie versus obskurnie. Czy mogę zrobić temu podpalanko? Nie, to jest... Myślałem, że to jest czar taki, wiecie, fireball. A to jest podpałka do grilla się nazywa ten czar. Dobra, życie mam na full jakimś cudem. Jest miecz. Widzę, że jest miecz. Widzę też, że jest pełno krwi. Jakbym wskoczył, wziął miecz. Quick slash is potent combination. I uciekł. Ta gra mnie zaskakuje. Ta gra mnie zaskakuje czasami. Ewidentne ambusze tutaj powinny być. Dobra, mamy taki atak. Mamy blok. I jest but, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Metalowe to nie. Metalowe to nie. Deska. Pieniądz. Oni chyba chcieli, żebym faktycznie przyszedł tutaj pierwej. I miał na tą sarnę... Co to jest? Co? Excuse me? Jakiś żygający nietoperz? Skąd ty się wziąłeś tutaj? Co to jest? Obrzydliwe. Wygląda jak... Nie powiem co, bo nie mogę, bo YouTube nie lubi takich słów. Wygląda jak pitok z... Wygląda jak pitok ze skrzydłami. Gram na PC, ale gram na padzie, tak. Gra się całkiem przyjemnie na padzie, przynajmniej na razie. Tyk, 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 tyk. Dobra, chodźmy teraz tutaj. Musisz przestać to robić! Czerwona beczka. Nie będę jej dotykał mieczem. To wygląda jak fajna impreza. To wygląda jak super impreza. Mogłem do was... Tak. What? Co się dzieje? Co się dzieje? Coś wybuchło. Okej, czy miecz jest dużo... mocniejszy od tej zwykłej drewnianej pałki? Nie wiem. Nie wiem. Ale zajmuje dwa sloty aż na dole. To jest ciekawe. Dobra, tu jest was więcej. Możesz wejść tutaj w te... Znowu te tutaj? No. Dziękuję. Mi się ładnie słuchają czasami. Coś robi straszne... To nie jest dobry pomysł, abym skakiwał na to. To może być ciepłe, ale...
coś gdzieś... Aha, to są schody po prostu. God damn it. Tam coś robi hałas. Tam coś robi hałas. Zostawmy... Nie otwierajmy tego miejsca. Już nigdy. Nie wracajmy tu już nigdy więcej. Czy to jest RPG? Właśnie... Czy on się nadział właśnie na... Okej. On chyba przez przypadek się nadział na zakręcie, na to, i dlatego miał tak mało życia. Wycieram miecz z krwi. Nice. Wydawało mi się fakt, że to będzie boomer shooter, ale to wygląda na coś bardziej RPGowatego. Właśnie mówiłem też, że ta gra ma, jak wyszła w Early Accessie, bo teraz jest już w pełnej wersji, to dostała dość mieszane recenzje na Steamie. Wciąż je ma zresztą, wciąż jest mixed. I z tego, co patrzyłem po komentarzach, to większość ludzi chyba spodziewała się boomer shootera, a to jest takie... Chodź, szukaj, gdzie jest klucz. Zagadki, czytaj te notki. Zresztą gra ostrzega na początku, że... Mamy nadzieję, że potrafisz czytać, ponieważ... część zagadek jest ukryta w tekście. To się chyba podpala. To się podpalało chyba. Tak. Ta animacja wyglądała dziwnie, ale okej. Dobra, więc szedłem sobie tam. Teraz jestem tutaj. Tu się gdzieś wchodzi, ale coś robi odgłosy w środku. Więc moje pytanie jest takie, czy powinienem ja tam wchodzić? Misza! Gra jest okej. Jest widać, że ma dużo rzeczy zrobione, w sensie dużo detali. Wygląda na dość taki prosty klon heksenów, heretików. Ta pani tutaj sobie taka jest, taka se leży, tu odpoczywa. Mam max amunicji już, muszę częściej strzelać chyba w takim razie. Skoro amunicja się zaczęła częściej pojawiać. Strasznie mała jest, nie? Mam wrażenie, że skala tej pani jest nieporównywalna do... Dobra, nie. Nie róbmy tego. Nie róbmy jej tego. To może być hobbitka. To mi się nie podoba. To... Ała. To mi się w ogóle nie podoba. Gdzie jest... Czemu? Aha, bo to jest... Okej. Okay. Skin od tego? Jaki to ma... Co? Przepraszam. Czemu macie jakąś taką dziwną aurę? Jesteście... Macie dużo więcej życia niż... niż wasi koledzy. Ale gdzieś tam jest ten drugi toperz. Ile was tu jest? Ile was tu jest? Okej, widzę śmierć. Powiedzcie mi, że wy nie wstajecie po jakimś czasie. God damn it. Muszę zabić to latające gówno. O, tego jest, tam jest więcej. Będę martwy. 27 życia. Czy pan mógłby mi wypuścić? Okej, wy się nie kończycie, tak? Czy wy się już nigdy nie kończycie? Pytam poważnie teraz. Muszę się wyleczyć. Nie ma nawet mowy.
Tu jest... Tu jest niefajnie. Gdzie ja jestem? Dlaczego wy macie taką aurę? Czemu was tutaj tyle jest? Was jest tutaj zdecydowanie za dużo. Wow. Co oni robią? Wygląda jakby chciał atakować, ale odskakuje. Okej, mimo bloku dostaje. Jeden punkt życia. Może się wyleczy. Nie chcę ryzykować. Oni mocno biją. Jest ich tutaj nieskończona ilość. O, wow. 59 golda. Gdzie ja się pojawiłem teraz? Tutaj. Czy tutaj to wszystko? Okej. Okay. Wrzuca mnie w dziwne miejsca, ale już mam wyczyszczone, więc... Okej. Okay. Sekret? To chyba nie jest rogalik. To nawet chyba na pewno nie jest rogalik. Poza tym dzisiaj misza jest środa. Czy w środę gralibyśmy w rogalika? Pomyśl tak. Zdrowy rozum. Dobra, czy wy się, moje pytanie jest takie, czy wy się kiedykolwiek kończycie? Czy to jest... Na chłopski rozum. Ile was tutaj jeszcze jest? Wow. Serio, ale wy się tutaj... Się nie kończycie tutaj, nie? Mam rację? Was jest nieskończona ilość... Ja se stąd idę. Czuję, że nie powinno mnie tutaj jeszcze być. Na razie. Wtorkowa środa. Mogę nieść... Mogę się zabarykadować. Mogę teraz te duże beczki też rozbijać mieczem. Wcześniej nie mogłem tą pałką. Jakiś deszcz ognia. Cokolwiek lepszego niż podpałka do grilla by mi się przydała jako czar. Ale jeszcze nie posiadamy. To jest puzzle. Gdybyśmy tylko wiedzieli jak zrobić, żeby ten przycisk był cały czas trzymany. Jak to zrobić? Dobra, duże ilości zombie. Ta statua mi się podoba. Chciałbym zobaczyć, jak ona wygląda z przodu. Raz, dwa, trzy, czterech was widzę. To wybucha. Tam coś robi hałas. Leczenie. Dziękuję. Dziękuję. Tu jest amunicja.
Jest za dużo amunicji. Oh no. Okej. Moi drodzy, ostrzeżenie o pająkach. Chyba powinienem w tym momencie... wydać. Gdyż to wygląda jak... jakbyśmy mieli wejść do pająków. Dużych pająków. Patrząc na te... jest jakiś Odyn, jakiś Thor. Że nie chcę tam wejść, to jest mało powiedziane. Się woła na pająki. Kici, taś. Co to jest? Tam są zombie, ale jest jeszcze piesek. On jest szybki. I martwy przy okazji. Ale co tu się jeszcze dzieje? Halo? Żyćko? Kto się boi? Ja się boję, wy się boicie. Pff. Jak się nie boi. Odważnie idę. Jestem odważny i odważnie idę. Tu jest coś zepsute. Pewnie można naprawić. Czy zbierałem dość kasy, żeby coś kupić? Pytanie z gatunku 905. Jeszcze nie. Inflacja w tej krainie jest... Nie chcę tego. Tak, i z jednym sobie poradzę. Na dół, ale tutaj jeszcze widzę jest... takie sexy coś. Tylko muszę najpierw to... Mam nadzieję, że tutaj nie mieszka... że tutaj nie mieszka ta niejegomość. Nie, to jest tylko było... tylko złoto na szczęście. Więcej pajęczyn. To dobrze. Widzę już latającego pitoka. Słyszę dzwon. Tylko komu bije dzwon? To nie ja. To nie ja. Ja go trafiłem z kuszy. Czy to był jakiś wybuchowy kolo? Czy ja mogę wejść w zieloną chmurę? Nie powinno się wchodzić w grach, nie? W zieloną chmurę. Zielona chmura szczypie. W wodzie się idzie bardzo powoli. Tam coś jeszcze jest. Co to jest? Pokaż mi to, gro. Co to jest? Czy mogę to jakoś... Nie mówcie mi, że tu jest taka... aż taka fizyka, że mogę takie rzeczy zastrzeliwać. Nie, na szczęście nie. Może potem mogę skakać? Może mogę podpalić? Nie sięgam pod pałką. Oh shit. Widziałem, że wypadło... Au!
Nadziałem się pupą na... Tam się coś błyska jak... piorunem. O, czy to spadło na dół? Okej, wezmę. Wezmę. Dlaczego tutaj wszystko musi być takie creepy? Halo? Piesek? Piesek, czy możemy się w tym miejscu ze sobą... że ja nie mogę tu wskoczyć. To nie tak, że sobie znalazłem tutaj... Ja po prostu naprawdę nie mogę tutaj wskoczyć. Tam nie... Tam się przechodzi stamtąd. Da się na rocket jumpie może w... Nie mam rocket jumpa. No nic. I co robiło... To. Co robiło to? Pinch of mana... Move through swamp water and... Okej. Czy jak wypiję, jak się wypije to, to można... To woda nie zwalnia, tak. Rozumiem. Złoto, złoto. 134 złota było przy tym. Złoto, złoto. Czy to jest wajcha? Tylko jak ja powinienem... Czy wszystkie powinny się patrzeć w tamtą stronę? Taki jest puzzle? Nie, ten się obrócił w to... Co to jest za magia? A to jak pociągnę? Discharge. Stun target. Można stanować przeciwników, ale można też maszynerię ładować. Tam były drzwi z tym, do, z tym takim bzz, bzz. I robić śmieszną wodę. Wow. Wow, 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 wow. Jak się zmienia czar? Podpałka. Prąd. Nice. Napój rozwalniający? Na bagna, tak? Tworzy własne bagna. Ten napój tworzy w domu własne bagna. Dobra, zanim pójdę naładować tamte drzwi... Czary mogą być bardziej... potrzebne do puzli niż... Dobra, ja to przeskoczyłem tak odważnie. Tam mógłbym stamtąd spaść, tam strzelam, tam gdzie byłem, tam gdzie była ta sarna. Tutaj są jakieś notatki, które na pewno przeczytaliście i będziecie mi tłumaczyć na bieżąco, co mam robić. Oraz lore. Życie na full. I to jest to miejsce, tak. To mogę podpalić, prawda? Prawda? Tak, to mogę podpalić. To jest sekret. Sekret found! Patrzysz, ile złota. Ile many. Ile strzał. I skrzynia. Patrzysz na to. Boom! Amunicja full. Wow, 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 wow. Ty żyjesz? Come on. To wygląda fajnie. Tam sobie ktoś biega. Jakiś sympatyczny pan, który wygląda stąd jak szkielet, ale moje oczy... Nie widzę tak daleko.
Dobra, Majonez, musisz być odważny. Czy to znaczy, że postać sama może sobie telefon ładować? Tak, to jest generalnie perpetuum mobile, jeżeli chodzi o ładowanie telefonów. Czy ty jesteś szkieletem? Jesteś totalnie szkieletem, prawda? Jeszcze potrafisz strzelać z czegoś. Ja tam nie idę, tam nie mam potrzeby, żebym szedł. To jest tylko śmierć. Tu jest tylko śmierć. Ale cofnijmy się w takim razie do tych drzwi, które robiły bzz. Teraz jak ja też potrafię robić bzd. To może wejdziemy tutaj? Bzd. Okej. Okay. Uwaga na tą beczkę. Jakbyś mógł zginąć już, dziękuję. Te sarny są najgorsze. Te sarny są zdecydowanie najgorsze. Halo? Czemu tu wszystko mnie nie próbuje zabić? O, great. Okej. Okay. Tędy, panowie. Tędy. Świeży człowiek. Świeżuteńki. Zapraszam. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie lepiej wyglądało. Spodziewałem się większych plasków. Jaki kurna klucz? Zrobić storage. Nie lubię, jak ta gra robi takie dźwięki. A masz. No, wystaw ryj. No, jeszcze raz wystaw ryj. Mhm. No. No. Właśnie. Właśnie. Ha. Okej, okay, nie spodziewałem się tego dźwięku. Panowie, czy możecie mi z tamtej strony otworzyć? Byłoby dużo prościej, gdybym nie musiał szukać głupiego klucza. Widzieliście gdzieś klucz? Tu jest więcej sarenek niż w tej grze o polowaniu na sarny. Trochę mi to przypomina pewien związek z przeszłości. Dobra, ale... Ale serio, klucz. Tu jest sztabka złota. Siur, wezmę cię, sztabko złota. 200. Sztaba złota jest za 200. Teraz tak, tam można było chyba spaść z tamtej strony, ale w to miejsce, w którym byliśmy, jeszcze to mnie miejsce fascynuje. Okej, okay, trafiłem absolutnie wszystkie. Au! Kiedy jesteś... Co? Magią, mieczem, wszystkim strzelał. To jest mój klucz. To jest mój klucz. To jest mój skrót. Okej. Okay. Strasznie dużo życia straciłem tutaj. Nie myślałem, że tutaj faktycznie coś jest. Ale damy sobie rady. Będę mieć kilka buteleczek jeszcze gdzieś tutaj po drodze. Których nie podniosłem. Leczących. To jest mana. What the fuck? Gdzie? Skąd? Jak? Kiedy? Aha, i se poleciałeś, tak? Wziąłeś mi połowę mojego i tak wątłego życia. Jest skrót, czyli solsy, tak? Czyli już... Postanowione, tak? To są solsy.
Cały czas mnie korci ta skrzynka. O właśnie. Tu jest leczenie trochę. Ha, ha. I pieniądz. Teraz już moglibyśmy coś... 1500? To już jakieś 3 strzał... Dobra, ty masz zdecydowanie za duży... Strzelasz zbyt duże odległości. Klucz. Leczenie. Toperz. Jest was tutaj więcej toperzy. Tam jest dwóch panów. Tu mam jest dwóch panów. Już jest jeden. Już jest zero. To wygląda jakby to miał być gdzieś boss. Dlatego idę ostrożnie. Dynie powinny leczyć. Dynie zawsze leczą. Oh boy. A gdybyśmy im zrobili tak. Posłuchajcie mnie. Gdybyśmy zrobili tak. To czy to byłoby ok? Hihi. To jest most. Jeżeli to są solsy, to znaczy, że tu będzie wielki smok, który nas zabije i pojawi się tytuł gry. Dopiero wtedy, więc ja sobie szybko tu jeszcze sprawdzę. Co to jest? Posprzątamy im jeszcze pajęczyny. Pit fuel canister. Canister of pit for quick refueling. Mieliśmy znaleźć jakiś kanister paliwa. The boiling ring leathers can protect. Mamy zbroję teraz. Czy to jest tak jak w Doomie, że ona będzie spadać i będziemy już znajdować, czy... Ale tak dużo pytań, tak mało czasu. Gdzie jest ta zbroja? Donde esta la zbroja? Nie widzę jej. Czyli to musi być taka zwykła podnoszona. A, to jest to na dole, co robi ten dźwięk. Okej. Wcale się nie bałem. Wy się baliście. To muszę pamiętać, że to jest dużo leczenia, dużo many. Tak na przyszłość. To. Oh my god, 2? Ej, to całkiem nieźle działa. W sensie długo ten stan. Ty masz milion życia. Zróbmy to samo tylko z tym. Ha! Głupie sarny. Weźmy sobie nie tyle amo, co manę sobie pozbierajmy. Jeszcze pieniądze tu zostawiłem. Patrzcie się, jaki nagle się bogaty zrobił. Już pieniędzy nie podnosi z podłogi. O, 72 złota leżało. Wybuchająca beczka. Tego się boję miejsca znowu. Ta gra robi takie klasyczne, growe... Miejsca, które wyglądają totalnie jak pułapki. W każdej innej grze byłaby to pułapka. Ale nie tutaj. Ale wiem, że w pewnym momencie ona mnie zaskoczy. Najpierw obejdę dookoła, zobaczę... Co tutaj się dzieje. To mi bardzo przypomina dungeon crawlery pokroju Stonekeep. Chyba mi ją sprzedałeś. To jest twój dżemik? Twoja marmolatka? Takie rzeczy?
Weźmy sobie to leczonko, bo leczonka nigdy za dużo. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Halo? Halo? Tam się idzie na dół. Krew, złoto. Previous blacksmith, Castle. Wow. Człowiek czyta. Człowiek sobie spokojnie czyta. A tu ambush? Serio? W biały dzień? Dobra, was jest więcej niż mi się wydawało. Jest, oh my god, sarna jeszcze jest do tego wszystkiego. Wiecie co? No jak? Sarna. Spokój się, przecież tu nie mogłeś przeskoczyć. Okej, okay, totalnie mogła przeskoczyć, ale... Trochę was tutaj... Sposobem na nuba zrobię. Ale was jest po prostu za dużo. Wy ciągle wychodzicie. Bez końca. Tak nie powinno, tak to nie powinno wyglądać. Gdzie było to wejście? Tu. Oh my god, podpaliłem pół chałupy. Pół chałupy. Tam się schodzi. Czy ja już mogę przeczytać? Cast my last blade, the city sanctuary, hold the swamp, ok. Nie pomogła mi ta notatka za bardzo. A ta? Nie? Też nic? Dobra, weź to złoto. Nie mogę. Nie mogę wziąć tego złota. Ale mogę wziąć to złoto. Coś tutaj jeszcze się dzieje. To jest chyba, nie? To miejsce, które oni bez końca potrafią... A może nie. Może jest koniec dla tego szaleństwa. To chciałem... What the f... A, bo ty tu jesteś. Okej. Okay. Nie widziałem cię. Głupia sarna. Gdzie powinienem iść? Na dół? Do góry? Jest całkiem niezłe. Na pewno nie jest to boomer shooter. Jest bardziej RPGowe niż się spodziewałem. Bieganie, szukanie kluczy, jest cały inwentarz, są puzzle związane z fizyką i z czarami. Są dziwne psy lub sarny. Są skróty, są sekrety. Skrzynie, które mają dziwne zapięcia. Są klatki, w której jest mały szkielet. Jest klucz, którego nie posiadam. Nie, nie jest rogal. To nie jest rogal, to jest normalny... Normalne, idziesz do przodu i szukasz kluczy. Takie jak te stare właśnie hekseny. Okej, okay, w heksenie było, mam wrażenie, trochę więcej jednak walki niż tutaj. Ale spróbujmy wysadzić to. Ta gra czasami pozwala robić dziwne rzeczy. Tylko to uważajcie, bo to rypnie. Okej. To nie zrobiło nic. Ale Heksen i Heretyk miały legendarnie kontrolowane etapy i poukrywane klucze jak Dark Forces. Okej, to może nie jest tak bezczelnie, wiesz, poukrywane, ale też, widzisz, chodzę, szukam, trochę błądzę. Znajduję miejsca, w które mogę iść, które są zamknięte, jak to. Tutaj będę musiał wrócić. Bo jeszcze nie wiem, jak się otwiera to. Wiem, że
To pewnie będę mógł, to drzewo pewnie będę mógł w jakiś sposób... No bo tego się nie da podpalić, to już wiem. I prąd raczej nie... Nie. Nie. Czemu miałby prąd działać? W jakiej grze prąd działał na drewno? Come on, kups. Więc to jest to. Mam śmieszną kuszę na ręce. I... krótki miecz, taki gladiatorski. Dobra, chodźmy na tą dziwną sarnę tutaj. Byłoby miło, gdyby ona się zapieprzyła tutaj na tych... Chodź tutaj. Chodź tu, głupia sarna. Dobra, cię zrobię klasycznie. Hihi. Magia. Taki gladius, tak. Taki krótki, bardzo krótki miecz. Leczonko. Skrót! Ale gdzie? Czy my tu byliśmy? Czy to jest wejście do tego? Nie będę kłamał, tutaj nie spodziewałem się. Okej. Pierwsze wchodzenie na... Na drabiny na dół i pytanie, czy schodzi się inwertem z drabiny, czy schodzi się normalnie? Ta jest drabina inwertowa. Panowie sympatyczni. Którzy wychodzą bez końca? No chyba sobie żartuję, że ty jeszcze... Ten jeszcze wstał. Czy coś tutaj jest? Nie. To wygląda jak gniazdo. Właśnie chciałem zobaczyć, czy wychodzą bez końca z niego, ale jest... Jest koniec temu szaleństwu. To wygląda jak też wieża przewrócona tą roślinnością, której nie mogę na razie nic zrobić. I tu jest pojemnik drugi. Tylko teraz jest problem, bo ja nie mogę stąd wyjść. Hardcore parkour. O. Tego pojemnika szukałem. I to jest... Gdzie jest mój... Gdzie był ten... O, wejście do biblioteki jest zablokowane. Lure the infected away using an old sunken lighthouse in the muskeg. I need only find two fuel canisters. Czy to są właśnie te kanistry, które znalazłem? To jest drugi. Czy mogę podpalić to wejście? Mogę. Co my tutaj mamy? Amunicja na full. Lighthouse operation. Please memorize the following. I would advise you. The lighthouse needs two canisters to get started. It can last for a long time, but it needs both to ignite. We can keep spare ones in by towns. Okay. Okay. I tutaj jest miejsce na te dwie. Tylko boję się, jak je wsadzę, że tutaj będzie gdzieś butcher za mną. Ale trudno. Czego się nie robi. Dla nie wiem czego. Teraz podpalmy je. Quest completed. Podpal latarnię, dostaliśmy nawet achievement. Dobra, czy teraz nam zniknęło to badziewie? Co nam dało to? Co nam to dało? Czy wejść tam z powrotem na górę? Zobaczmy tu, bo się pojawił kruk. Nie ma mapy w tej grze, więc trzeba trochę... Trzeba mieć trochę zmysłu... kierunku, czego ja nie posiadam.
Na szczęście mam was. I na przykład pamiętacie ten... Was prosiłem, żebyście zrobili zdjęcie tej mapy. Na pewno czuwacie tutaj i pilnujecie, żebym znalazł to miejsce. What? Ty szalony, ty. Czy powinienem się wrócić do miasta, do tego... The lighthouse is lit, and the horde is drawn from the quarantine down into the snow, and I can proceed. I must return to the tax collector. Proszę bardzo, odpowiedź jest tutaj. Aha, oni się będą odradzać, tak? Co jakiś czas. Okej. Okay. Dopóki sarny się nie odradzają, to jest okej. Okay. To jest gitara. Okej. Okay. Rick. Poprawka. Sarny się również odnawiają. Co to jest? To są ludzie, okej. Okay. Czyli wszystko się odnawia, tak? Za takie rzeczy lubię tę grę. Do miasta. Panowie, do miasta. Czy to przez to, że zginąłem, oni się odrodzili, czy po prostu fabularnie gra chce, żebym miał z kim walczyć? Trochę was tu jest. Mam kogoś na plecach? Nie. Dobra, szkoda trochę strzał, nie będę kłamał. To jest rzecz deficytowa. Taki trochę heretyk, ale nie. Nie heretyk. Nie heretyk. Dobra, miasto. Jesteśmy bezpieczni. Jest to totalnie wygląda na bezpieczne. Ma przynajmniej z 4 żołnierzy. A tutaj? Co się dzieje? Ty jesteś tax collector. Poznaję cię. Po tym wąsie, po tym. If you think you can make inroads with the plane, the quarantine zone should be accessible now. Our local swamp cult is rumored to be there. Local swamp cult. Super. It will not diminish the number if your only path in the library, no. Czyli pozbyliśmy się częściowo zombie z tej ścieżki, ale na szczęście jest tam kult bagien. Your staff was looking a bit empty. This stone might be useful to you. Czy ty mi dałeś jakiś kamyk do jakiejś mojej pały? There is where it boiled over, burned somewhere in the tangle orange is the path to the library, tak? Okej, chodźmy do Kowal. Well, hello! Rar. Aleksandria. Nie chcesz ze mną rozmawiać, tak? Jesteś taka... niedostępna. Tu mnie jeszcze nie było. Czy to jest czyjś sklep, czy ja mogę prosto te rzeczy sobie zabrać? Tak myślę za każdym razem, gdy wchodzę do czegoś sklepu. Przepraszam, czy to jest sklep, czy ja mogę sobie te rzeczy zabrać? Zawsze pytam, żeby mieć pewność. Nigdy nie wiesz. Jak nie zapytasz, to nie będziesz wiedział. Koniec przygody. Trzeba zapamiętać to miejsce. Kowal jest tu. Iron tips. Bo on mi kowal dał
Kowalo, on mi dał jakiś... Czekaj. On mi dał jakiś kryształ? I ten kryształ tutaj jest, tylko jak ja mogę go... Nie wiem jak go... Myszką? Okej. Nie wiem jak się robi padem, ale myszką wyszło. I co robi... Co robi teraz ten kryształ? Powiedzcie mi. Nic. Jest dokładnie ma taki sam moveset, tylko teraz wygląda... Wygląda odrobinę lepiej. Okej. Okej. Czy to jest lepsze niż moje? Ma niebieską strzałkę w górę. To ma żółtą strzałkę w górę. Nie ma w ogóle żadnych statystyk. Ten miecz ma też strzałkę w górę. Wygląda identycznie jak mój. Flat chant ammo. Nie mam czegoś takiego. Pit ammo. Balista ammo. 650 kosztuje zbroja. To jest kradzież w biały dzień. Dobra, ale spytam serio, czy to jest lepsze, bo to jest tysiąc pieniędzy. Czy powinienem to kupić? Czat, czy waszym zdaniem ta kusza będzie mocniejsza niż kusza, którą ja posiadam? Jak kupię, to chciałbym, żeby to było na was. Jak kupię i będzie dokładnie ta sama, to chciałbym, żeby to było na was, a nie na mnie. Więc chciałbym, żebyście tą decyzję... Chciałbym, żebyście napisali mi tak, kup. Ja ją kupię. I żeby było na was. Czy możemy się tak umówić? Kup pan laskę jest tańsza. To 200 zł. Nie kupuj. Tacy jesteście, tak? Interesujące. Zobaczmy jeszcze raz te stacje. Czy tu są jakieś stacje, czy coś... Light Project ten Kev Arrow. Czy ja mogę wyciągać je stąd? Mogę, tak? Mogę zabrać i nie będzie tego na tym. Tak, okej. Okay. Ja bym sobie właśnie wolał przesunąć to. Trochę tak. Nie potrzebuję tego. Jest mi zbędne. To co, kupujemy? Kup i daj na drugą rękę. Akimbo. No i Kicek mówi moim językiem. Nie to co wy. Boom. Boom. Achievement. Upgrade a weapon. Proszę. Proszę. A czat mówi nie. Nie bierz. A tu proszę. Jest upgrade? Jest. Tak się właśnie was słuchać. Tak się właśnie was słuchać. Co oznacza, że możemy też zrobić upgrade miecza. Kolejne jest 2600. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Jak na razie. Ale mamy... Jesteśmy mocarni. Si. Jesteśmy mocarni. Czy tutaj się coś pojawiło? Czy chcesz ze mną porozmawiać teraz, Morris? Nie. Morris jest dalej. Dalej nie chce ze mną rozmawiać. Zbroję mamy 33 i tak nie mam pieniędzy na nią. Tu powinno być chyba wejście, nie? Do tej dalszej miejscówki. To było wcześniej zablokowane. Chciałbym tylko zobaczyć ten kult. Kult Bagien. Co to jest? Jakaś biegunka? Ta kupa się świeci na czerwono. Czy kupa się powinna świecić na czerwono? Wow. A, to jest oczywiście wrona, która się pojawia. Za każdym razem nie... Halo, kult? Czy to jest kult? Nie, to są zombie.
Tutaj jest barbecue. Tutaj też się mięso suszy. To wygląda jak coś, czego nie chcę dotykać żadną częścią mojego ciała. To jest zamknięte. Też mnie w podstawce oszukali, mówiono, że niki tiki, narkotiki dostanę za free. A płacisz? Proszę cię. Nikt z nas nie płaci. Jesteś jedyną osobą na świecie, która płaci za riki tiki. Dobra, wejdźmy tutaj. Spróbujmy nasz nowy, ulepszony... Ten się schował, cwaniaczek. Hihi. Gdzieś tutaj była amunicja do podniesienia. Ej, to nie jest ta amunicja. Okej, czyli podnoszę... Podnoszę amunicję do czegoś innego. Tup, tup, tup. Się schodzi na dół. Jest ognisko. Tam coś jest. Also. Co to jest? Czy to się jakoś kręci? Nie. Jest tutaj wejście. Zaczynam, że to będzie skrót do miasta z powrotem. Bo na razie nie wygląda to zbyt sexy. Nie, to się wchodzi gdzieś w ogóle w... W otchłanie... Wait, to jest to! To jest to, co na początku tu weszliśmy. Są te kanały. Łe? Znaczy, cool. Że to jest to. Skrót. My stosowcy lubimy skróty. Ale to znaczy, że tutaj jest główna ścieżka. Tam, gdzie przepychałem kupę, tak, to było tam dokładnie to miejsce. Pum, pum, pum. Zamknięte. Pim, pim, pim. Tutaj coś jest. Ale chyba nie mam jeszcze double jumpa, triple jumpa, odbicia od... Od ściany. To wygląda fajnie, tak? Amo, amo. Podpalanko. Tak, podpalanko i nowa kusza, proszę bardzo. Flings numerous crude projectiles with little accuracy, but to great effect. Okej, okay, zajmuje też dwa miejsca. Czy mógłbym na panu wypróbować... Aha, nie mogę przestrzelić przez to. Na panu. To jest jak shotgun. To jest teoretycznie... To jest shotgun. Ale się, nawet przeładowuje się jak shotgun. Nice. Shotgunom mówimy zawsze tak. Au, ty też masz. Przestań. Czy to się jakoś też podpala? Nie. To nie jest podpalanko. To nie jest to. Jakieś nowe? Oni chcą, żebym spadł. To się podpala.
No. Panowie, spokój. Wow. Not cool. Tam coś czeka na mnie. Nie wiem jeszcze, jak to się rozwala, ale nie z tego. Tu są te korzenie. Amo, super. What? Co to było? Czy ktoś w ogóle zauważył numer rejestracyjny tego czegoś? A, to byłeś ty, okej. Okej. Tadeusz Wajche Przełóż. Coś otworzyłem. Ale tutaj, moi drodzy, w tym miejscu zrobimy sobie przerwę. Fajna gra. Zaskakująco fajna gra. Nie rozumiem narzekań na i ocen na Steamie, ale mówię, ludzie chyba spodziewali się boomer shootera. To jest taki stary, klasyczny dungeon crawler, można by powiedzieć, może trochę? Bardzo daje starymi gierkami. Całkiem sympatyczna, nie zagram. Taką ocenę wystawił bunkier. No dobrze. Może zbyt stary. Przypomnę wam jeszcze, jeżeli nie będziecie jeszcze w łóżeczkach, o 23:00 dzisiaj będę streamował ten pokaz Sony. Giereczki od PlayStation o 23:00 dzisiaj jeszcze będę streamował, a tak poza tym to zapraszam jak zawsze w czwartek na stream większą ekipą o 20:07. Tyle ode mnie. Dzięki czat, że wpadliście i do zobaczenia. Bye!